Siemanko, z tej strony Brutus. Dzisiaj szybka raczej prezentacja, bo nie używałem, nie nosiłem tego noża. Mam go, ponieważ mi się podoba i po prostu skusiłem się na to, żeby go mieć, więc jest to nóż firmy Cold Steel o wdzięcznej nazwie Steel Tiger. No i lecimy. Jak to przy nożach tego typu bywa, najpierw pochewka, nic tu nie klekocze. Fajnie, jak to trzyma, no raczej nic nie powinno wylecieć. Pochwa dodatkowo jest wyposażona w klips, który specjalnie teraz odpiąłem, żeby pokazać Wam, że można i że można też jego wpiąć, jak ktoś ma oczywiście wystarczająco dużo cierpliwości. Cyk, wskoczyło, ale jest tylko z jednej strony, z tej strony nie można. Natomiast pokażę Wam, że można go nosić i z prawej, i z lewej strony, więc zobaczcie sobie dodatkowe ujęcia. No i jak sama nazwa mówi, jest to Securex, czyli jest to taki plastik cold steelowski z dodatkiem X, bo oni lubią ten X dodawać. Mamy tutaj oczywiście otwory. Ja używam innego noża cold steel. Jest to nóż cold steel mini Pendleton, czy też mini Hunter. No i ja sobie dokupiłem taką lubkę i widzę, że ta lubka też idealnie by tu pasowała, ale nie wiem, czy na długość by weszła. Chyba by weszła, więc tego typu paski też można wykorzystać do przenoszenia tego noża. I ja oczywiście mam reckę tych paseczków. A skoro już mamy jakiś nóż na stole, to porównajmy sobie wielkość. Tu jest właśnie Mini Hunter. Wszystkim znany, być może wszystkim znany, Benchmade Bugout. Jak widzicie, jest to kawał noża, nie? No naprawdę jest to kosa taka, że wow. O, i jeszcze wrzucimy mój ulubiony obecnie nóż od firmy Cold Steel, czyli Cold Steel Tiger Claw. Jak mnie znacie, to wiecie, że ja tam lubię wszystkie noże i nie neguję żadnych. No jest to takie nowoczesne podejście do tradycyjnego noża, zwanego karambitem, używany tam w czasach antycznych do samoobrony i nie tylko. I właściwie do tej kategorii należałoby ten nóż zakwalifikować, tak jak używam na przykład tego noża w pracy na budowie, bo mi się akurat przydaje i ten kształt rzeczywiście jest bardzo pomocny w tej pracy. Tak, czegoś takiego do pracy raczej bym nie wziął. Głownia wykonana jest ze stali AUS 8A, oczywiście w Tajwanie, i jest tutaj cold steelowski stonewash położony. Zobaczcie, jaka gruba, 5 aż 5 mm, czyli dwa razy grubsza od Bogusia. No oczywiście te 5 mm jest tylko tu, bo tutaj nóż zwęża się do bardzo takiego, no prawie powiedzmy delikatnego sztychu. Krawędź tnąca też jest wyprowadzona nie od samego, powiedzmy, ricasso, tylko tu mamy jeszcze taki trójkącik, więc tak naprawdę zaczyna się dopiero w tym miejscu. Nóż trzymamy za rękojeść taką gumową, gumowaną. Moja dłoń się już tu nie mieści. Jest bardzo mało miejsca, więc trzeba ring wykorzystywać, żeby tą głownię trzymać. Natomiast to widzimy, że tutaj mamy już dodatkową rampę na kciuka. Tutaj zabezpieczenie tego palca wskazującego, żeby nie ześliznął się czasem na krawędź tnącą. Idealne wycięcia pod palce, chociaż nie jest też takie jakieś super idealne, więc jak dla mnie trochę dziwnie się trzyma ten nóż. Być może ja mam jeszcze za małą dłoń, ale tylko w tamtym chwycie, bo kiedy łapię go tak, już od razu wszystko zostaje wyjaśnione i już wiem, że właśnie do tego ten nóż został stworzony, do takiego
chwytu, czyli do tego chwytu odwrotnego, ponieważ no tak tego noża powinno się używać. Może sobie jeszcze go zmierzmy, bo lubimy wiedzieć, że nóż ma 23 cm i głownie powiedzmy 12 cm długości. I jeszcze zważmy, warto wiedzieć, ile się nosi przy sobie. Sam nóż 132 z pochewką 189, więc jak na taką dużą kosę, to uważam, że nie jest to dużo. Ja lubię tego typu noże i korci mnie, żeby zrobić jakąś pokazówkę z jakimiś może owocami, jakimiś butelkami, więc myślę, że coś takiego też pojawi się na kanale, tak tylko i wyłącznie dla fanów. A możecie sobie hejtować to, ale ja już kilka razy też udowodniłem, że noże o tym kształcie akurat bardzo dobrze sprawdzają się w użytkowaniu, nie tylko codziennym, ale i po prostu zwykłym, zwyczajnym użytkowaniu. I tym chciałbym skończyć. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!